Mieszkańcy mogą już korzystać z nowo otwartego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja pochłonęła około 300 milionów złotych i objęła nie tylko remont zabytkowego budynku dworca, ale też m.in. perony i parking. Paweł Jędrusik. Dworzec w Dąbrowie Górniczej zupełnie się zmienił. Mowa nie tylko o samym budynku, ale także jego otoczeniu. Mieszkańcom się podoba. Bardzo ładny, tylko to długo trwało to ukończenie jego. Przesuwane terminy były, wiem, że tego miało być pod koniec wakacji. Mamy już październik, no na razie jest czynny, nie? Tylko szkoda, że kasa na jedną zmianę tylko. Robi wrażenie? Tak, robi. Bardzo ładny. Funkcjonalny. Dla dzieci widzę też, że spokój. No super. Obok nowo wyremontowanego dworca powstało centrum przesiadkowe z parkingiem dla samochodów i rowerów oraz przystankami autobusowymi. Wyremontowano też plac przed samym budynkiem dworca. Największe zmiany przeszedł zabytkowy, pochodzący z 1888 roku, budynek dworca. Mamy piękną elewację. Elewację czerwoną, która została otworzona. 70% wymagało napraw, uzupełniania ubytków. Ktoś by nie uwierzył, że w ten sposób to teraz wygląda. Mamy piękną stolarkę okienną, drzwiową, która była wykonywana oczywiście na specjalne zamówienie. W samym budynku znajduje się kasa biletowa, jest także poczekalnia i pokój dla matki z dzieckiem. Wyremontowane zostały także perony i przejście podziemne, które do nich prowadzi. Z kolei na peronach zamontowano elektroniczne tablice, które wyświetlają rozkład jazdy pociągów. To jedna z największych inwestycji w Dąbrowie Górniczej w ostatnich latach. Mamy mnóstwo zadań, którymi w samorządzie się zajmujemy. Między innymi jest rozbudowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii i przebudowa głównego układu komunikacyjnego w mieście. Ale tak, to był ważny. Ważna inwestycja dla mieszkańców, co wyrażali i też widać po ich teraz zadowoleniu. Budowa centrum przesiadkowego wraz z modernizacją dworca zostały podzielone na kilka zadań, które zostały sfinansowane z pieniędzy miasta, GZM, PKP PLK, PKP SA, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.